Raz jeszcze zatem. Każdego roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Uniwersytet obchodzi święto patronalne. Jest ono ważnym wydarzeniem całej wspólnoty akademickiej, tworzy historię naszej uczelni, a zarazem przypomina o jej dziedzictwie i tożsamości. W tym roku obchodzimy święto patronalne. Trwają one, te uroczystości, już kilka dni. Rozproszyliśmy te wydarzenia z racji zrozumiałych, ze względu na pandemię. Niemniej mają one głęboki sens i mają ważną dla nas treść. Z prawdziwą atencją pragnę powitać obecnego wśród nas biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej, jego ekscelencję Józefa Wróbla, któremu raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za przewodniczenie mszy świętej i wygłoszenie homilii. Tak samo gorąco witam senat, akademicki kul, laureatów nagród imienia hrabiny Anieli Potulickiej oraz laureatów lauru uniwersyteckiego, nagrody imienia księdza Idziego Radziszewskiego. Ciepło i serdecznie pragnę powitać przedstawicieli tegorocznych absolwentów, wszystkich Państwa uczestniczących w naszej akademickiej uroczystości tu w auli oraz za pośrednictwem transmisji online. Witam bardzo serdecznie, ciepło, z wielkim szacunkiem i atencją. Szanowni Państwo, w tym szczególnym dniu, kiedy w naszej akademickiej wspólnocie obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli święto patronalne kul, pragnę przypomnieć słowa naszego najwybitniejszego profesora, świętego Jana Pawła II. Przy sercu Jezusowym, mówił, serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenia. Przy sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania. Przekonanie to i głębokie nabożeństwo do serca Jezusa było też udziałem założyciela naszego uniwersytetu, księdza Idziego Radziszewskiego, który dzieło swojego życia, jakim jest jedyny w Polsce Uniwersytet Katolicki, powierzył opiece serca Zbawiciela. Wiedział on doskonale, że wszelkie ludzkie działanie musi znaleźć swoje źródło w miłości Boga. Miłości a Deo et ad hominem, a Deo e patrie. Szanowni Państwo, historię naszego uniwersytetu tworzyło wielu wspaniałych ludzi, wiele wspaniałych postaci. Dla nas, którzy zapisujemy pierwsze karty drugiego stulecia dziejów kul, spoczywał obowiązek nie tylko zachowania ich we wdzięcznej pamięci, ale także przypominania ich dorobku i nauczania. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się osoby niezwykłych, jak mówimy, mocarzy wiary, świętego Jana Pawła II i Stefana kardynała Wyszyńskiego. W tym roku obchodzimy setną rocznicę urodzin papieża Polaka, a także przygotowujemy się na beatyfikację prymasa tysiąclecia, zaplanowaną na 7 czerwca, lecz z powodu epidemii przesunięto na późniejszy termin. Święty Jan Paweł II przez blisko 25 lat jako wykładowca etyki współtworzył historię naszej Alma Mater i właśnie tu wypracowywał intelektualne podwaliny swojego pontyfikatu. Niemniej ścisły związek łączy kul z kardynałem Wyszyńskim, absolwentem, a następnie wielkim kanclerzem i wykładowcą naszego uniwersytetu. Jako prymas Polski przez wiele lat był on protektorem i obrońcą niezależności katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie PRL. Ufam, że zarówno jemu, jak i świętemu Janowi Pawłowi II możemy wciąż powierzać sprawy naszej uczelni. Szanowni Państwo, święto naszej akademickiej wspólnoty przeżywamy w czasie niezwykle trudnym, w czasie światowej epidemii, wpływającej boleśnie
na życie każdego z nas, naszej akademickiej wspólnoty, całego społeczeństwa. Wciąż doświadczamy poczucia kruchości naszego życia, obaw o zdrowie swoje i swoich bliskich, o podstawy materialne naszej egzystencji. Wciąż nie wiemy, kiedy powróci bliska nam, dająca poczucie bezpieczeństwa rzeczywistość. Równocześnie jednak ta sytuacja, przywołująca niejako na myśl słowa wieszcza narodowego, miej serce i patrzaj w serce, wyzwala w nas wiele dobra, empatii i ludzkiej solidarności. Dziękuję za wszystkie inicjatywy podjęte przez naszą społeczność akademicką. Jestem wdzięczny darczyńcom i organizatorom akcji Jazda z Pomocą, dzięki którym moglibyśmy przekazać szpitalowi imienia Jana Bożego w Lublinie samochód do transportu sanitarnego oraz kardiomonitory. Słowa podziękowania kieruję pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pomoc psychologiczną, prawną i wsparcie rówieśnicze. Proszę o przyjęcie wyrazów uznania tych, którzy otoczyli opieką emerytowanych pracowników Uniwersytetu oraz tych wszystkich, którzy w różnorodny sposób nieśli i niosą pomoc bliźniemu. Z satysfakcją zauważam, że dzięki zaangażowaniu kadry naukowej, studentów i pracowników administracji Uniwersytet zdał trudny egzamin niemal natychmiastowego wdrożenia zdalnej pracy i nauczania online. Dzięki temu mogliśmy rozpocząć letnią sesję egzaminacyjną, która umożliwi studentom pomyślne zaliczenie kolejnego roku. Z kolei najstarsi z nich będą mogli wkrótce odebrać dyplomy ukończenia studiów. Serdecznie już dziś wszystkim gratuluję i życzę dobrych wakacji. Do absolwentów zaś kieruję także życzenia sukcesów na drodze życia zawodowego i zaproszenie do zachowania naszej Alma Mater we wdzięcznej pamięci i odwiedzania jej, bo wszyscy tworzymy naszą akademicką rodzinę. Przed nami ważny dla Uniwersytetu czas rekrutacji. Ufam, że oferta KUL, jak co roku, znajdzie uznanie w oczach młodych ludzi. Czekają na nich nowe propozycje, wśród których szczególnie z duże znaczenie, jak się wydaje, mają też potrzebne współcześnie kierunki z zakresu nauk o zdrowiu, planowane już przez założyciela KUL, księdza Idziego Radziszewskiego. A z różnych przyczyn dotychczas niepowołane na naszej uczelni. W październiku tego roku obok funkcjonującego już pielęgniarstwa chcemy uruchomić studia z zakresu położnictwa. Ufam, że następne pokrewne kierunki będą otwierane już pod kierownictwem nowego rektora, księdza profesora Mirosława Kalinowskiemu, któremu kolejny raz składam serdeczne gratulacje i kolejny raz wyrażam życzenia, aby zapisał piękne karty w długiej historii naszego Uniwersytetu. Tu mogą być oklaski. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, z którymi w ciągu ostatnich 8 lat miałem zaszczyt kierować naszą uczelnią. Dziękuję całej społeczności akademickiej, a szczególnie tym, którzy w tym okresie przyczynili się do rozwoju KUL. Dziękuję zatem wykładowcom, studentom, pracownikom administracji i obsługi. Wszystkim życzę wielu sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych. Słowa wdzięczności kieruję także do emerytowanych pracowników, którzy wspierali naszą akademicką społeczność swoim doświadczeniem i mądrością życiową, a także do absolwentów i przyjaciół naszego Uniwersytetu w Polsce
i na całym świecie. Dziękuję za pamięć, życzliwość, dobre słowo i ofiarność. Podziękowanie kieruję także do Konferencji Episkopatu Polski, władz państwowych i samorządowych, rektorów wszystkich lubelskich uczelni oraz całej społeczności akademickiej naszego pięknego miasta za współpracę na rzecz akademickiego Lublina. Niech wszystkim nam towarzyszy każdego dnia pewna i czuła opieka Bożego Serca, naszego patrona. Szanowni Państwo, po przemówieniu rektora, co nastąpiło, następuje ceremonia wręczenia dyplomów, ukończenia studiów licencjackich i magisterskich. Możemy sobie tylko wyobrazić, że w tym miejscu chór śpiewałby Gaudem Mater Polonia, a później intonował Gaudeamus Igitur. Jesteśmy tego wszystkiego pozbawieni, ale to wcale nie znaczy, że tego wszystkiego, co teraz dokonamy, ma inne znaczenie. Tak samo ma głębokie, ważne dla nas. Zbliżamy się do końca roku akademickiego 2019-2020. Cieszę się, że mimo różnych trudności związanych z trwającą pandemią, możemy w dniu dzisiejszym uroczyście wręczyć dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich przedstawicielom tegorocznych absolwentów KUL, którzy pomyślnie zakończyli ostatnią sesję egzaminacyjną i rozpoczynają kolejny etap w swoim życiu. Uprzejmie proszę księdza prorektora profesora Andrzeja Kicińskiego o prowadzenie tej części naszej uroczystości. Uprzejmie proszę wyczytanych absolwentów studiów licencjackich i magisterskich o indywidualne wejście na podium, a jego magnificencję księdza rektora bardzo proszę o wręczenie dyplomów. Pani inżynier Manuela Kiszka, absolwentka architektury krajobrazu, ojciec magister Karol Palusz, absolwent teologii, pani magister Anna Siodłowska, absolwentka prawa. Zapraszam panią magister Annę Siodłowską, absolwentkę prawa. I zapraszam panią inżynier Paulinę Słotwińską, absolwentkę gospodarki przestrzennej. Dziękuję księdzu rektorowi, naszym absolwentom. Raz jeszcze składam serdeczne gratulacje. Szanowni Państwo, przystępujemy teraz do kolejnej części, do kolejnego punktu naszej uroczystości. To jest... Przechodzimy do ceremonii wręczenia lauru uniwersyteckiego Nagrody Naukowej imienia księdza Jerzego Radziszewskiego. Ceremonię poprowadzi pani profesor Iwona Niewiadomska, prorektor do spraw nauki i kształcenia. Szanowni Państwo, dla uczczenia pamięci założyciela KUL oraz dla uhonorowania wyróżniających się uczonych Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ustanowił laur uniwersytecki, Nagrodę Naukową imienia księdza Idziego Radziszewskiego. Nagroda jest przyznawana pracownikom KUL za wybitne osiągnięcia naukowe o znaczeniu ogólnokulturowym i międzynarodowym. Do nagrody pierwszego stopnia dołączony jest czek na kwotę 15 tysięcy złotych oraz statuetka będąca miniaturą odsłoniętego z okazji stulecia KUL pomnika księdza Idziego Radziszewskiego. Do nagrody drugiego stopnia czek na kwotę 10 tysięcy złotych. Szanowni Państwo,
Miło jest mi poinformować, że w roku 2020 Nagrodę Naukową imienia księdza Idziego Radziszewskiego pierwszego stopnia otrzymuje pani doktor habilitowana Justyna Dąbkowska-Kujko, profesor KUL, za działalność badawczo-naukową, która w roku 2019 zaowocowała wydaniem edycji krytycznej dzieła Erasma z Rotterdamu, Anonim, księgi, które zową język. Bardzo proszę panią profesor o odebranie nagrody. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że nagrodę drugiego stopnia otrzymuje pan doktor habilitowany Filip Ciepły za wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze. Bardzo proszę pana profesora o odebranie nagrody. W tej chwili nastąpi wręczenie nagrody imienia Anieli Hrabiny Potulickiej, czy nagród raczej. Za chwileczkę poproszę pana dziekana, a jednocześnie prezesa zarządu fundacji. Poproszę o prowadzenie tej części uroczystości, wręczenie tej nagrody. Nim jednak to nastąpi, zdaję sobie sprawę, że z tego posiedzenia nie powstaje protokół, jak zazwyczaj, ale ufam, że będzie jakieś echo tej mojej wypowiedzi. Zatem nim to nastąpi, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Fundacji Potulickiej za wielorakie formy wsparcia naszego uniwersytetu. Dlatego, że tak się stało, że kiedy KUL tej pomocy potrzebował dramatycznie, a dzisiaj ciągle jej potrzebuje, fundacja wywiązuje się z tego zadania wyrażonego w testamencie hrabiny Anieli Potulickiej w sposób modelowy. Nie wiem, czy jeszcze będzie kiedy okazja to powiedzieć, stąd też korzystam z tego kolejny raz, wcale się tym nie męczę, żeby na ręce całego zarządu jest pan dziekan Andrzej Herbet, pewnie gdzieś nas słucha ksiądz profesor Marek Chmielewski, to zarząd. Ufam, że będę mógł powtórzyć te słowa wobec pana Jacka Podlewskiego, dyrektora spółek zależnych. Słowem, jestem bardzo wdzięczny, a święto patronalne jest wyborną okazją, żeby te słowa powiedzieć. Oddaję głos, panie dziekanie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że fundacja poza tym, że realizuje swoją misję wsparcia uniwersytetu, ma również okazję poprzez nagrodę imienia Anieli Hrabiny Potulickiej przypominać postać tej wybitnej osoby, niezwykle zasłużonej nie tylko dla naszego uniwersytetu, ale także dla kraju. W tym roku wręczone zostaną dwie nagrody. Nagroda w kategorii wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w ideę chrześcijańskiego humanizmu oraz nagroda w kategorii działalność społeczna w duchu solidarnego humanizmu. Do pierwszej z tych nagród, do nagrody w kategorii wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w ideę chrześcijańskiego humanizmu, w tym roku zgłoszono 7 wniosków. Wszystkie one zostały poddane ocenie przez kapitułę nagrody. Nagrodzona praca, to z satysfakcją mogę powiedzieć, znakomicie wpisuje się nie tylko w ideę nagrody, określoną skrótowo w jej tytule, ale również w misję samego uniwersytetu z tego punktu widzenia.
mogę powiedzieć żartobliwie, że ma ona tylko jedną wadę, tę mianowicie, że nie powstała na wydziale, na którym mam zaszczyt pracować. Tym niemniej jest mi bardzo miło ogłosić, że decyzją kapituły laureatką tegorocznej nagrody wyżej wskazanej jest pani doktor habilitowana Anna Musiała, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, za monografię Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła, studium prawno-społeczne. Magnificencjo, księże rektorze, szanowny panie dziekanie, szanowna kapituło nagrody imienia hrabiny Anieli Potulickiej, szanowni państwo, dziękuję. Ogromnie dziękuję państwu za wyróżnienie mojej pracy zatytułowanej Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła i przyznanie jej tej zaszczytnej nagrody. Szanowni państwo, brak mi słów, żeby wyrazić swoje podziękowanie dla tego wyróżnienia, dlatego że to nie tylko o ten moment przyznania nagrody chodzi, nie tylko o ten dzień, który jest dla mnie pięknym, szczęśliwym dniem, bo odbieram nagrodę za książkę, której poświęciłam kawałek swojego życia i długie godziny przemyśleń i ważenia kolejnych słów. Ale ta nagroda ma dla mnie wymiar dalece pozaosobisty. Chcę państwu powiedzieć, że oto odbieram nagrodę za książkę, w której podjęłam się zagadnienia dość, powiedziałabym oględnie, niechętnie podejmowanego w polskiej nauce prawa pracy, która koncentruje się raczej na opisywaniu systemu prawa bez stawiania pytań o kwestie antropologicznego rozstrzygnięcia człowieka, czyli krótko mówiąc homo juridicusa prawa pracy. To jest pierwsza kwestia i dlatego państwu szczerze bardzo gorąco dziękuję. Druga sprawa to jest to, że przyznając mi tę nagrodę, państwo kapituła zwiększa realną szansę na myślowe przeobrażenie polskiego prawa pracy, które jest nam wszystkim tak bardzo potrzebne. Dlaczego? Bo to w tej książce napisałam w zasadzie tyle, że myśmy przez ostatnie 3 dekady po transformacji ignorowali wartości wypływające ze społecznej nauki Kościoła, wartości, które leżą u podstaw aksjologicznych polskiej konstytucji, do której przestrzegania wszyscy przecież jesteśmy zobowiązani. Szanowni państwo, odbieram nagrodę za książkę, w której napisałam, że w polskiej dyskusji polskiej nauki prawa pracy my powinniśmy jako prawnicy, jako dogmatycy prawa, powinniśmy za punkt wyjścia przyjmować wartość człowieka. Człowieka jako istoty wolnej, ze swoją przyrodzoną, niezbywalną godnością. Człowieka, którego w naturze jest praca. Praca ludzka. Ale to jest praca taka, która nie uderza w jego godność. To jest praca, która pozwala wydobywać z niego człowieczeństwo, która pozwala mu się doskonalić. To jest w końcu praca, która jest, i to jest bardzo ważne, jest wykonywana na rzecz drugiego człowieka, na rzecz społeczeństwa. I to jest praca, którą wykonujemy w mniejszej lub większej wspólnocie. Wspólnocie opartej na solidarności. I szanowni państwo, cóż to się stało w polskim prawie pracy? Ano stało się to, że my raczej tej wspólnoty nie widzimy. W tym doktrynalnym ujęciu prawa pracy, w tym
ujęciu prawa pracy w wymiarze systemowym, stosowania prawa, my widzimy cywilnoprawne zobowiązanie. My widzimy pracownika, który zawiera umowę z pracodawcą i negocjuje cenę, jak za towar. My w końcu widzimy jakąś ochronną funkcję prawa pracy. To oznacza, że między pracownikiem a pracodawcą jest walka. Walka właśnie niekończąca się. On się musi chronić. I szanowni państwo, w zasadzie ignorując system wartości wypływający ze społecznej nauki Kościoła, tak jak powiedziałam, leżący u podstaw aksjologicznych naszej konstytucji, więc nawet jeżeli komuś nie jest po drodze z Kościołem katolickim, to z racji tego, że jest zobowiązany do przestrzegania konstytucji, on nie może zamykać oczu na to, co wypływa ze sfery wartości, na które wszyscy się, przyjmując tę konstytucję w referendum, zgodziliśmy. I szanowni państwo, to ignorowanie tych wartości, powiem oględnie, w pewnym sensie przyczyniło się do jakiegoś tam wykolejenia polskiego prawa pracy. Tak uważam, myśląc o tym, że obserwujemy każdego dnia, zwłaszcza to, co nabrało ogromnej mocy w drugiej połowie lat 2000, rozrost zatrudnienia cywilnoprawnego, czyli tak zwanych umów śmieciowych, czego być absolutnie nie powinno. To jest uderzenie w godność człowieka. Ten sposób pracować nie można. Szanowni państwo, jest mi bardzo trudno o tym mówić, dlatego że ja reprezentuję dyscyplinę, która rzeczywiście potrzebuje pewnego przebudowania teoretycznego i filozoficznego. Ale chcę na koniec powiedzieć, że ta moja praca, ta moja refleksja nigdy by nie powstała, gdyby nie wiele osób, które napotkałam w swoim życiu i z nimi rozmawiałam, dzieliłam się swoimi refleksjami, one mnie wzbogacały. Chcę powiedzieć tutaj o dwóch. Wpierw chcę powiedzieć o osobie, która bezpośrednio zachęciła mnie do podjęcia tego tematu, o panu profesorze Arkadiuszu Sobczyku, który nie mógł być tutaj dzisiaj obecny, ale jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem wybitnym, który, tak jak powiedziałam, bezpośrednio mnie do tego tematu zainspirował. Ale jest to postać, która po raz pierwszy w historii polskiego prawa pracy po 1989 roku upomniała się o humanistyczny obraz prawa pracy. Po raz pierwszy na forum i pisząc swoje prace powiedziała bardzo wyraźnie, stanowczym głosem, że nie można rozpoczynać dyskusji o polskim prawie pracy, jeżeli nie powiemy o godności człowieka i jeżeli nie powiemy o zakładzie pracy nie jako zespole jakichś maszyn, tylko o grupie ludzi, którzy pracują w tym zakładzie razem i wypracowują pewien dobrobyt, zysk, pieniądz, de facto dobrobyt, którym się potem dzielą. I szanowni państwo, szczególne wyrazy, tutaj bardzo serdecznie panu profesorowi za to dziękuję. I szanowni państwo, bardzo serdecznie, bardzo osobiście chcę podziękować mojemu ojcu, który przez cały okres mojego naukowego wzrastania czuwał, żebym, można powiedzieć, nie stępiła ostrza tego wspólnotowego i humanistycznego prawa pracy, często mi powtarzając, że w zasadzie to może być już ostatnia szansa dla osób oddania hołdu, czci, szacunku osobom, które swoje życie poświęciły w walce o solidarność, etos, godność człowieka, a które właściwie stały się ofiarami w III RP, stały się ofiarami sprywatyzowanego myślenia o prawie pracy i w zasadzie największymi przegranymi tej
Polski po 1989 roku. Tato, bardzo serdecznie Ci dziękuję za te wszystkie rozmowy, które ze mną prowadziłeś od dziecka. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pani Profesor, mówiąc o wartości pracy wykonywanej przez człowieka dla drugiego człowieka, w sposób znakomity zapowiedziała wręczenie nagrody w kolejnej kategorii, a więc w kategorii działalność społeczna w duchu solidarnego humanizmu. W tej kategorii wpłynęło w bieżącym roku 6 wniosków, spośród których decyzją kapituły laureatem tegorocznej nagrody został pan Jan Parczewski. Bardzo serdecznie gratuluję i księdza rektora proszę o wręczenie nagrody. Księże rektorze, księże rektorze relekcie, przedstawiciele Senatu, szanowna kapituło, szanowni Państwo. Dziękuję za nagrodę, która w pewien sposób podsumowuje 35 lat pracy, głównie dla ludzi niepełnosprawnych. I ludzi bardzo często wykluczonych ze społeczeństwa. Na pewno to wykluczenie jest coraz mniejsze, ale ono ciągle jest aktualne. Świadczy chociażby o tym fakt, że mimo mnóstwa fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, w ciągu roku przez ten telefon, który prowadzę, głównie telefon zaufania do osób niepełnosprawnych, przewija się kilka tysięcy osób potrzebujących wsparcia. Są to różne rozmowy na różne tematy, począwszy od problemów finansowych, skończywszy na utracie sensu życia. Przez te 35 lat przeprowadziłem blisko 100 tysięcy rozmów. Można by z tego zbudować duże miasto. Są to osoby głównie z Lublina i z województwa, ale są to osoby z całej Polski, bo ten telefon jest ciągle pierwszy i ciągle jedyny tego typu w kraju. Ale są to też rozmówcy, którzy z różnych powodów opuścili kraj, którzy mieszkają za granicą. Ten telefon to też i jakby osoby, które dzwonią, jest taką inspiracją do innych form działalności, jakby przenoszenia tej idei pomocy i wsparcia dla innych. Mianowicie od wielu lat zajmuję się koordynowaniem praktyk dla studentów różnych uczelni, między innymi uczelni tej, w której jesteśmy, a także budowaniem wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej Kalina, w którym mieszkam, w którym pracuję i w środowiskowym domu samopomocy. Jakby w tej pracy kieruję się takimi różnymi myślami, ale dwie szczególnie są mi bliskie. Jedna z nich to takie motto: o Pani, gdybyś wiedziała, jak wielką rzeczą jest podnieść upadłego człowieka. I drugie motto: kłaniaj się córką ludziom ogromnym, ludziom maleńkim, przepraszam, bo to są ludzie ogromni, żebyś wiedziała. I te dwie myśli staram się sam kontynuować i też
uczyć tych młodych ludzi, z którymi mam do czynienia na co dzień, aby wdrażali je w swoje życie, żeby wykonując swoje zawody przede wszystkim służyli drugiemu człowiekowi, a dopiero na drugim miejscu pracowali. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi, panu dziekanowi za przeprowadzenie tej ceremonii. Państwu laureatom raz jeszcze serdecznie gratuluję. Proszę pozwolić, że raz jeszcze zwrócę się do wszystkich dzisiaj nagradzanych, wyróżnianych, czyli do państwa studentów, którzy reprezentują całą brać studencką, do laureatów nagrody imienia księdza Jerzego Leciszewskiego, do laureatów nagrody hrabiny Potulickiej, do tych wszystkich wydarzeń, do tych nagród, dyplomów przywiązujemy ogromną wagę. Raz jeszcze, gratulując tych osiągnięć, życzę wszystkiego, co najlepsze. Nasza uroczystość powoli dobiega końca. Tak, tak. Dziękuję państwu serdecznie za udział w uroczystym posiedzeniu Senatu KUL w ramach święta patronalnego naszego Uniwersytetu. Z racji na okoliczności odbywamy to w takiej formie, a nie innej. Wszystkim państwu także dziękuję za udział w uroczystości poprzez transmisję online. Proszę państwa, w tym miejscu teraz powinien chór intonować Gaudeamus Igitur, co znaczy cieszmy się zatem. To starożytna pieśń studencka, piękna, która zyskała wręcz status nieformalnego hymnu akademickiego, mimo że pierwotnie była to pieśń biesiadna. Ale te słowa powinny dobrze oddawać stan naszego ducha, niezależnie od epidemii przecież. Są powody, abyśmy się cieszyli, abyśmy wyrażali wielką radość, abyśmy patronowi naszego Uniwersytetu, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, wyrażali słowa otuchy, wdzięczności i nadziei na przyszłość. Szanowni państwo, ufam głęboko, że w niedługiej przyszłości będziemy mogli wszyscy spotykać się regularnie w murach naszej Alma Mater. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.